nasz urlop w 2020 roku, tak zwane korona ferie w Norwegii i postanowiliśmy jechać na samą daleką północ, czyli odwiedzić Nordkap. Przed nami jakieś 2100 km w jedną stronę plus trochę objazdu, bo chcemy też zahaczyć o Lofoty, a całą tą podróż będziemy odbywać autem elektrycznym Tesla Model 3 i no jestem ciekaw, jak się spisze, jak będzie z ładowaniem, ile będzie zużywała energii. Właśnie zatrzymaliśmy się przed chwilą na pierwszy postój w miejscowości Kopang na stacji Shell, gdzie zjedliśmy pyszne norweskie wafle z brązowym serem. Polecam każdemu. A w tej chwili jesteśmy w drodze dalej na północ i pierwsze ładowanie będziemy mieć za 69 km w miejscowości Alvdal. Właśnie dotarliśmy do Alvdal, to jest nasz pierwszy przystanek na ładowanie. Statystyki. Zrobiliśmy od wyjazdu z domu 311 km. Zużyliśmy 48 kWh. Średnie zużycie było dosyć niskie, 156 Wh na kilometr. I zużyliśmy jakieś 70%, mieliśmy 98%. W momencie wyjazdu 70% zużyliśmy. Tak wygląda okolica. Jest tutaj trochę tych ładowarek, a my będziemy ładować się właśnie tu. Jesteśmy tu jakieś 20 minut i w tym czasie z poziomu, ile tam było? 28 chyba procent, tak? Tak, 28 podskoczyło nam do 79 i w zasadzie zdążyliśmy iść do toalety, kupić kawę i już jesteśmy gotowi, żeby jechać dalej. Mamy 80% i to nam w zupełności wystarcza. Czekamy tylko, aż ta przemiła pani skonsumuje trzecie śniadanie i ruszamy w drogę. Jesteśmy teraz w miejscowości Barkok, to jest jakieś 80 km przed Trondheim.
Od poprzedniego ładowania zrobiliśmy 107 km, zużyliśmy 16 kWh. Średnie zużycie było dosyć niskie, pomimo jazdy krętymi górskimi drogami. 148 Wh na kilometr. I teraz następny cel to jest Grand. W zasadzie mamy tam do niego ponad 200 km, zdaje się. W zasadzie to nie musielibyśmy się ładować nawet, z tego co widzę. Natomiast dla bezpieczeństwa trochę sobie powiększymy margines. Pokazuje nam, żebyśmy dojechali z 10%. Podładujemy się jakieś kolejne 10, może tyle tylko, żeby wyskoczyć do toalety tutaj, na stację benzynową. I ruszamy w dalszą drogę. Tutaj jest Shell, zaraz w tym budynku. Jesteśmy na tyłach Shella, a dookoła jest pełno Tesli. Mamy korona ferie. Większość ludzi postanowiła spędzić się w kraju, żeby nie ryzykować zarażeniem. W związku z czym mogą być kolejki na ładowarkach, chociaż na razie idzie nam całkiem nieźle. Minęło kilkanaście minut i mamy 80% baterii, to jest więcej niż potrzebujemy. I znowu było tak, że to auto czekało na nas, w zasadzie na mnie, bo skoczyłem na stację benzynową kupić sobie Red Bulla i zrobić siusiu. I to nie jest tak, że człowiek musi ładować nie wiadomo ile i spędzać nie wiadomo ile czasu, bo i tak w podróży potrzebujemy tego odpoczynku. I generalnie korzystając z tego, że idziemy na stację benzynową, ładujemy. Jest to bardzo wygodne i znowu ruszamy, mamy 80% baterii. W zupełności nam to wystarcza, mamy do przejechania 280 km. Także w drogę. Jesteśmy w miejscowości Grong, między Trondheim w stronę Narviku, no ale do Narviku mamy jeszcze 700 km, czyli jesteśmy w połowie drogi z Oslo do Narviku, dokładnie. Pogoda niestety się popsuła. Naszym planem było przejechanie gdzieś tak 700 km dziennie, więc to żeśmy wykonali. Czas poszukać jakiegoś noclegu. Elwira właśnie grzebie na bookingu. No i zobaczymy. Co do ładowania, to tak, wyjeżdżaliśmy z poprzedniego miejsca i tam mieliśmy naładowane do 80%, jeśli dobrze pamiętam. Zostało nam 22, to znaczy, że zużyliśmy 58%. 58% i zrobiliśmy, przepraszam, tak, 280, prawie 2 km, 40 kWh. Te 58% pochłonęło i 144 Wh na kilometr. Czas się załadować. Ładujemy się trochę więcej, żeby jeśli będziemy, nie wiem czy będziemy w hotelu, czy na kempingu, nie wiem czy będzie możliwość ładowania, więc lepiej naładować troszeczkę więcej, żeby rano mieć auto gotowe do jazdy.
Was, kochani, jesteśmy przy wodospadzie, który nazywa się, miejsce nazywa Laxfusion. I tutaj laks, ponieważ łososie, kiedy idą na tarło, to wskakują w górę. Jesteśmy właśnie w Mo i Rana. Dzisiaj to będzie nasze pierwsze ładowanie. Wczoraj naładowaliśmy auto do około 80%, po czym podjechaliśmy kawałek, chyba 30 km do miejsca, gdzie nocowaliśmy na kempingu. Mieliśmy taką fajną małą chytkę, czyli taki domek letniskowy. Po czym rano dzisiaj mieliśmy 72%, trochę kilka procent, nie wiem, ze 3 może zjadł Sentry Mode, czy też jak to się teraz śmiesznie nazywa w polskiej wersji, bo Tesla wprowadziła polską wersję językową w końcu do obsługi swoich pojazdów. To nazywa się tryb wartownika, więc tryb wartownika zjadł nam kilka procent. Mieliśmy 72, jak wyjechaliśmy, zobaczmy teraz. Czyli od ładowania zrobiliśmy 280 km. Mamy 18%, czyli 54% nam od dzisiaj rana zeszło. No tam może na ciut krótszy dystans niż to, bo mieliśmy trochę do tego kempingu. Zmierzamy do Narwiku dzisiaj, no i zaraz zaczniemy się ładować, bo mamy w tej chwili, jak powiedziałem, 18%. Także tutaj w Mo i Rana jesteśmy bardzo blisko drogi E6. Tutaj jest stacja Circle K, gdzie można, zaraz pewnie pójdziemy na kawkę, jak tylko się podepniemy. Ruch dosyć spory, ale co nas cieszy, to większość ludzi wraca na południe, natomiast w naszą stronę jeździ bardzo mało samochodów, czyli będzie luźniej i bezpieczniej. Tak, korona ferry, jak to mówią w Norwegii. Także ładujemy się, no i trochę trzeba odsapnąć przed dalszą jazdą. Wczoraj zrobiliśmy 700, dzisiaj przed nami kolejne 700 do zrobienia. Także zobaczmy. Rozpędza nam się tu ładowanie. W tej chwili mamy 111-110 kW. Nie jest najgorzej. 45 minut około. No, w sam raz, żeby trochę odsapnąć, pójść do toalety i tak dalej.
Jesteśmy właśnie na linii koła podbiegunowego północnego, 66 stopni 30 minuty na północ. Właśnie jesteśmy w Kopal. Zatrzymaliśmy się na małe co nieco. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy właśnie na kolejnej ładowarce w miejscowości Inhove. Mamy niecałe 150 chyba do Narwiku. Niestety trzeba wziąć po drodze prom. Przyjechaliśmy tutaj z, nie wiem, 25% chyba baterii, może trochę mniej, 20 kilka procent. I w tej chwili po, nie wiem, 15 minutach ładowania musimy trochę poczekać, bo była kolejka, niestety jedna ładowarka jest uszkodzona, a poza ładowarkami nie ma tu absolutnie nic, jesteśmy na tyłach jakiegoś, nie wiem, hotelu, magazynu, co, nie wiem co to jest, ale generalnie nic ciekawego nie ma tu. Czy jest tu miasteczko zaraz obok, to znaczy jesteśmy na skraju miasteczka, jakby ktoś chciał, to mógłby się przejść tam gdzieś za tymi domkami zaczyna się miasteczko. Natomiast no, my chcemy jak najszybciej się załadować i jechać dalej. Więc grzecznie odczekaliśmy swoje w kolejce, na szczęście czekaliśmy może 5 minut i stanowisko się zwolniło. W tej chwili ładujemy się, no spadło już do 102, było 110-111 kW, ale mamy już 55%, potrzebujemy tak dla bezpieczeństwa jakieś 80, chociaż tak naprawdę mniej, ale nie chcemy, żeby auto rano trzeba było zaraz ładować, więc lepiej zawsze ładować, kiedy jest nagrzana bateria, wtedy idzie to szybciej. No i poczekamy jeszcze 15 minut i będziemy ruszać
w dalszą drogę.
Jesteśmy w tej chwili w miejscowości Szibot. Nie wiem, kiedy ostatni raz nagrywałem. Chyba wtedy, kiedy dojechaliśmy do Narwiku. Tam przenocowaliśmy w hotelu z braku miejsc na okolicznych kempingach. Wczoraj jeździliśmy cały dzień po Narwiku. Zwiedzaliśmy trochę, no i naładowaliśmy się za Narwikiem w miejscowości Setemuen. Tam naładowaliśmy się do 85%. Dojechaliśmy do miejscowości Szibotn, czyli tutaj, gdzie nocowaliśmy. I teraz ładujemy się, chociaż w zasadzie nie potrzebujemy, bo następna i ostatnia supercharger ostatni jest tu w drodze na Nurka. Więc tu trzeba się naładować dużo. Tu w zasadzie byśmy już mogli jechać. Bateria jest zimna, więc ładuje się dosyć wolno. Nie wiem, czy jest sens, może po prostu pojedziemy dalej. Jeśli chodzi o zużycie, zrobiliśmy od Oslo 1641 km. Zużyliśmy 244 kWh. Średnie zużycie poniżej 150, więc bardzo dobrze uważam. Dodam do tego, że chodzi cały czas lodówka. Chodzą ładowarki, telefon, kamera, to akurat mniej prądu zużywa, ale lodówka trochę ciągnie na pewno. I to wszystko idzie z tej baterii, prawda? Więc to jest o tyle rewelacyjne z autem elektrycznym, że można sobie na postoju rzeczy ładować. Ta lodówka mogłaby chodzić całą noc i chłodzić nam jedzonko. Także mamy tam jakieś parówy, które wczoraj żeśmy namiętnie konsumowali o północy. Z takim pięknym widokiem na tutejszy fiord i góry. Teraz się zachmurzyło, już nie wygląda tak cudnie jak wczoraj wieczorem, kiedy był piękny, trudno nazwać to zachodem słońca, bo to słońce się trochę obniżyło i potem zaczęło zaraz wstawać znowu. Ale powiedzmy zachód słońca, były piękne kolory, także tak zwany magic hour. Idealny czas do robienia zdjęć koło północy. Koło północy czasu i tu na północy właśnie Norwegii. Dobrze, myślę, że nie będziemy tu się dłużej ładować, bo mamy prędkość o połowę mniejszą. Zobaczmy, ile byśmy potrzebowali, żeby dojechać tutaj, do Sturislett. Sørsjøsen. Spokojnie, mamy duży zapas, 32%. Także jedziemy dalej. Jesteśmy na ostatniej ładowarce, ostatnim superchargerze Tesli na naszej podróży na północ. Później już jest no man's land, nie ma już szybkich ładowarek. To jest to miejscowość Sørsjøsen. Dojechaliśmy tutaj, mają 31%, naładowaliśmy się prawie do pełna. Po prostu poszliśmy do knajpki na kawę i jakąś przekąskę. I to znowu jest tak, że to auto praktycznie czekało na nas gotowe. A my musieliśmy się spieszyć, żeby zdążyć wrócić przed tym, jak auto się naładuje. Więc nie jest to tak, że trzeba poświęcać jakąś dużą ilość czasu, żeby jechać na dalekie trasy. Po prostu człowiek zawsze, a to ma coś do zrobienia, pójdzie do toalety, wypije kawę. Chwilę trzeba też odsapnąć, no i w tym czasie auto się ładuje. Zostało nam, mamy 2 godziny 19 minut, 164 km do miejscowości Alta. I to jest miejscowość, gdzie będzie wolna taka 50 kW ładowarka. No i tam musimy dobić prawie do pełna, z tego względu, że gdyby mamy u celu tam jeszcze hotel, że gdyby w tym hotelu był problem z ładowaniem, to żeby mieć jak najwięcej prądu, żeby zdążyć do tej Alty, dać radę wrócić z powrotem, bo to jest jeszcze tam dosyć duży dystans.
Jesteśmy właśnie w Alta, na ostatniej ładowarce przed Nurkap. Stąd musimy dotrzeć do hotelu, tam ewentualnie będziemy mogli się podładować na dosyć takiej wolnej ładowarce. Mam nadzieję, że będzie wolne miejsce. Mamy szczęście, gdyż naprawiono drugą ładowarkę. Jeszcze miesiąc temu była tylko jedna działająca, a tu obok mnie ładuje się też Tesla Model 3. Więc gdyby była tylko jedna, musielibyśmy poczekać z 20-30 minut, tyle im zajmie naładowanie, do końca widziałem. Natomiast nie musimy czekać, zaczęliśmy ładowanie od razu po przyjeździe. Od poprzedniego ładowania zrobiliśmy 165, prawie 166 km, zużyliśmy 25 kWh. Mieliśmy 97%, przyjechaliśmy mając 61, to jest 36% zużyliśmy baterii. Znowu 152 godziny na kilometr. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak niskie to zużycie jest, biorąc pod uwagę, że ja dużo wyprzedzam i generalnie nie oszczędzam baterii. W tej chwili mamy już tylko 39 kW. Maksymalna prędkość ładowarki to jest 50, nominalna minus straty to jest jakieś 47 około. W tej chwili przy tym stopniu naładowania ładuje już z tak wolną prędkością, trzeba będzie te 45 minut tutaj odstać. Może trochę krócej, może nie będziemy do samego pełna ładować. Jesteśmy praktycznie bardzo blisko centrum miasta. Mamy tutaj Fortum 50 kW, dwie ładowarki. I mamy tu blisko hotel Scandic. Mamy też kościół, jak ktoś chciałby się pomodlić, ale jest to fajna bryła tego kościoła. Mamy tam jakieś centrum handlowe zaraz obok tego Scandica, także można się przejść. Jest naprawdę gorąco, jesteśmy na północy, naprawdę na dalekiej północy Norwegii, jest 25 stopni około. W słońcu jest jeszcze więcej, także naprawdę pogoda na medal. To tyle. Pozdrawiamy z Alty, ładujemy się dalej.
4 dniach podróży w końcu po 2100 km przejechanych ponad tutaj z Oslo jesteśmy na Nordkap, najdalej wysuniętym, no prawie najdalej wysuniętym punkcie kontynentalnej Europy, najdalej na północ oczywiście. Przylądek północny po polsku. Tu widać ten słynny globus. Zrobiliśmy tą podróż Teslą Model 3 Long Range, która to podróż była wymagająca. Było to dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, bo jest to jednak długa trasa. Trasa autem elektrycznym, które to posiadam od pół roku zaledwie, no może trochę dłużej. I to jest moja pierwsza długa trasa tym autem w zasadzie. Do tej pory nie odbywałem, wskutek też korony, nie odbywałem długich tras. A tutaj od razu postanowiłem jechać na Nordkap. No i powiem wam, mając tak rozbudowaną sieć ładowarek, superchargerów, Tesli głównie, ale też innych, jak tu w Norwegii, to nie jest żaden problem, naprawdę. Auto spisywało się rewelacyjnie, prowadziło się samo. Gdyby ktoś z was rozważał kiedyś podróż autem elektrycznym na Nordkap, w Norwegii żaden problem. Polecam wszystkim. Teraz już coraz bliżej na południe i dzień będzie coraz krótszy. Zresztą tutaj też za 2 dni już słońce, które widzicie. Teraz po północy słońce w ogóle nie zeszło poniżej linii horyzontu i już od jakiegoś czasu się wznosi, czyli nowy dzień się zaczyna. Natomiast już za 2 dni słońce zajdzie poniżej linii horyzontu, czyli będzie już na pół godziny niewidoczne. I to jest znak, że winter is coming. Yes. A my skorzystaliśmy z bardzo fantastycznej wręcz pogody, która jest tutaj rzadko spotykana. Jeszcze kilka dni temu było tu plus 5, plus 7 stopni, dzisiaj jest chyba 18. To prawda wiatr trochę doskwiera, ale ten wiatr, który pewnie słyszycie, to ten wiatr, który jest tutaj, to jest nic w porównaniu do tego, co tu potrafi być. Od wyjazdu z Oslo zrobiliśmy 2149 km. Zużyliśmy 324 kWh. Średnie zużycie 151 Wh na kilometr. Temperatura oscylowała w granicach od 16 do 25-6 stopni. Jeden dzień był deszczowy, reszta słoneczne, dobre warunki. Także ogólnie jestem bardzo zadowolony z zużycia. Auto spisywało się bardzo dobrze. No i pora kierować się na południe.